Witam wszystkich serdecznie, nie zliczę ile było próśb o ten film, więc oto i on, bo ja was słucham i ja was kocham, dlatego oto i on. Długo kopałam, długo szukałam i doszukałam się całkiem interesujących rzeczy, więc jedziemy. Malgot. Bo jesteśmy w Polsce, ja trochę spolszczam te wszystkie nazwy, które tutaj na kanale się pojawiają, także nie miejcie mi tego za złe, ja po prostu mówię Malgot na to. Sam termin pojawił się około już lat 90., natomiast był on dość negatywny, ponieważ sugerował osobę, która takiego wannabe-gota. Może kojarzycie, może wiecie o co mi chodzi. Każdy z nas chyba miał kiedyś taki etap w życiu, że bardzo chciało się być właśnie mrocznym, ale coś cały czas nie wychodziło i cały czas się wyglądało albo za mało, albo z kolei za bardzo. To jest taka osoba, która dopiero zaczyna w ogóle z taką modą alternatywną i stara się robić wszystko na 110%, że po prostu za dużo jest tego wszystkiego i po prostu z kilometra widać, że no tutaj ktoś po prostu, ktoś tego nie czai jeszcze. A zamiast gotyku na przykład słucham nu metalu i Marilyna Mansona. Oh wait, to chyba ja. Słowo mal, jak można się spodziewać, wzięło się po prostu od centrów handlowych, gdzie bardzo często takie osoby przesiadywały i nie wiem czy wiecie, w Stanach na przykład mają taką sieciówkę, która się nazywa Hot Topic i to jest sieciówka z modą alternatywną. Tylko że one, te rzeczy, które tam są, one są bardzo takie, wiecie, ogólnodostępne, więc też no, nie trzeba się szczególnie naszukać, żeby sobie kupić jakieś ciuchy w klimacie. Natomiast one są trochę takie, no one są po prostu takie basicowe, powiedziałabym. No w tej sieciówce to jest tak, dla takich nietoperzątek, że po prostu jak się zaczyna, to można tam się zaopatrzyć, żeby zobaczyć, czy w ogóle nam to pasuje, czy nam to nie pasuje. Może też kojarzycie, kiedyś były tak zwane sklepy muzyczne. Ja na przykład kiedyś kupowałam w takim sklepie muzycznym i te sklepy muzyczne zazwyczaj miały, poza oczywiście muzyką, miały jeszcze jakieś koszulki z zespołami, jakieś bluzy, naszywki, paski na przykład bardzo często też były. I takie podstawowe właśnie wyposażenie dziecięcej, nietoperzej garderoby. Tylko że Hot Topic to jest właśnie taki sklep muzyczny, ale trochę krop. Że taki po prostu, no, taka hybryda, powiedziałabym, że to jest takie dwa w jednym, że to jest taka sieciówka właśnie niby alternatywna, ale jednak dość mainstreamowa. Chociaż z drugiej strony ja bym nie pogardziła, gdybyśmy mieli taki Hot Topic w Polsce, bo to by było po prostu ciekawe i fajne. I to by też znaczyło, że trochę bardziej otwieramy się na te wszystkie różne dziwne style, więc no to by było na plus, ale no niestety jeszcze nikt nie wpadł na ten pomysł, żeby przenieść to do Polski. Na początku faktycznie było tak, że ten termin był bardzo pejoratywny, ponieważ malgoci właśnie oni ubierali się w taki sposób, taki kind of gotycki, natomiast nie słuchali gotyckiej muzyki, tylko właśnie jakiejś innej. No i jak to zwykle bywa z wszelkimi modami, które wyrosły na muzyce, no nie było to po prostu pozytywnie odbierane przez kolegów starszych stażem, którzy byli bardziej w temacie, bardziej true, byli bardziej właśnie w tej subkulturze, a niekoniecznie tylko po prostu byli zainteresowani modą, no bo to jest, ja rozumiem, że można to odbierać jako pozerstwo, ponieważ jest to tak jakby branie sobie tego, co nam się podoba i nie branie tego, co nam się nie podoba, ale z drugiej strony, dlaczego ubierając się gotycko mamy słuchać muzyki gotyckiej, tak? No nic nie stoi na przeszkodzie. Ja mogę się ubierać w kigurumi w żyrafę, a nie jestem żyrafą, tak? Także moje podejście do tego jest takie, że niech każdy słucha czego chce i moda nie warunkuje tego, czego powinniśmy słuchać. Mam wrażenie, że powtarzałam to już setki razy w tym przewodniku. Ale tak, istnienie malgotów przede wszystkim kojarzone było z taką komercjalizacją mody alternatywnej, więc dlatego było negatywnie to odbierane. Ale już nie jest i aktualnie jest to po prostu kolejny jakiś odłam, kolejna jakaś ewolucja tego stylu i w tej chwili to już nie jest pejoratywne. Jeżeli spotkacie kogoś, kto uważa, że to jest coś złego, no to no sorry, not sorry. No to teraz jak wygląda taki typowy malgot? Najczęściej ma buty na platformie, na przykład takie Buffalo. W końcu muszę sobie je kupić, bo wyglądają nam bardzo wygodne i bardzo przyjemne i takie uniwersalne, że faktycznie do wszystkiego się nadają. Wszelkie wariacje na temat właśnie takich za dużych bluz, za dużych spodni. Popularne są na przykład jeszcze też paski, krata, wszelkie właśnie takie kraciaste i pasiaste wzory na ubraniach.
Poza tym oczywiście plisy, chokery, creepersy, piercing. Włosy też na przykład są bardzo często farbowane na jakieś nienaturalne kolory i popularny jest też tak zwany split dye, czyli właśnie, że połowę włosów mamy w jednym kolorze, połowę w drugim. Popularnym też się stało noszenie bardzo luźnych spodni do takich stosunkowo obcisłych i niewielkich rozmiarem bluzek, co bardzo mi się podoba i weszło to też tak jakby tak do takiej mainstreamowej mody, że właśnie na przykład mi się strasznie podoba takie połączenie takich cargo spodni, takich dużych, szerokich, z taką właśnie bluzką, takim niewielkim crop topem. Po 2010 roku pojawili się raperzy Lil Peep i Lil Uzi Vert. Boże, ja nie zapamiętam, jak on się nazywał. Ale tak, tych dwóch ziomeczków zaczęło się ubierać trochę w taki alternatywny sposób, a że byli znani, no to oczywiście obiegło to cały internet i cały świat szerokim echem, ponieważ oni wyglądali dziwnie i świat do końca tego nie czaił i w ogóle dlaczego oni się tak ubierają. Ale potem się okazało, że faktycznie ludzie to podłapali trochę i ta moda faktycznie zaczęła się rozwijać i ewidentnie widać u nich, że oni starali się, że no były tam właśnie takie trochę gotyckie naleciałości i faktycznie podciągnięto to pod tego Malgota, który no ewidentnie to pasuje tutaj. Jeszcze z ciekawostek, ten drugi ziomek, ten Lil Uzi Vert, w końcu się nauczę. On na przykład, on w roku 2018, czyli stosunkowo niedawno, na rozdaniu nagród Grammy, pojawił się właśnie w takiej stylizacji, która ewidentnie jest Malgotem. I w tym momencie właśnie trochę nastąpił taki przełom i właśnie wtedy ten styl się dużo bardziej spopularyzował, bo ludzie zauważyli, że gwiazdy się tak ubierają, więc też się trochę ośmielili, żeby wyglądać też inaczej niż masy, co oczywiście no, jest jak najbardziej na plus i mi się to bardzo podoba. Ja strasznie lubię, kiedy gwiazdy noszą jakieś wszelkie alternatywne style, ponieważ gwiazdy, celebryci, wszystkie te osoby znane mają bardzo duży wpływ, szczególnie na młodych ludzi, którzy też dopiero szukają swojego stylu, do końca nie wiedzą, jak chcą wyglądać, testują różne opcje. I wiadomo, zdarza się, że to jest negatywnie odbierane na przykład przez otoczenie, przez rodzinę, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne i pokrzepiające, że sławne osoby ubierają się w jakiś alternatywny sposób, bo robi to dobrze ludziom. O! A sama ta stylówka, no kurde, no mi się podoba. Te spodnie są absolutnie sztosowe i mi się naprawdę mega podobają. Wsadziłabym w nie moje kochanie. Totalnie. No, z grubsza wiemy, o co chodzi, wiadomo, z czym to się je. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam się podobał ten film. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. No i oczywiście też dajcie znać, jakie kolejne style chcecie w moim przewodniku. Mam ich jakieś 50 wypisane, ale spoko, wszystko będzie, wszystko tego. Tylko dajcie mi znać, jeżeli coś chcecie szybciej na przykład, bo na ten moment to ja sobie trochę wybieram z tego, co mi sugerujecie, trochę co ja chcę zrobić. I mam nadzieję, że ta seria naprawdę będzie bardzo długa i będzie tam wszystko, absolutnie wszystko. Więc jeżeli znacie jakiś styl, którego ja mogę nie znać na przykład, to też dajcie mi znać w komentarzu. Ja chętnie poznam, chętnie się wszystkiego dowiem. No, na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się za tydzień.